korygujemy niższą brew i opadającą powiekę po jednej stronie. Ja tak miałam po prawej stronie i pokażę Wam, co z tym robimy. Za chwileczkę całe czoło przykryję wnętrzem obydwu dłoni, żeby się nie marszczyło przy tym ruchu, który Wam teraz pokazuję. Zobaczcie. Widzicie pracę mięśni, które podtrzymują bardzo skutecznie. Teraz zakrywam i ćwiczę tylko tą prawą stroną i robię to w trzech seriach po 15 powtórzeń, 2-3 tygodnie i ta niższa brew i gorsza powieka będzie wyglądała tak samo jak ta druga ładniejsza. Zachęcam!